więcej, jeśli będzie przyjemna atmosfera. Tu powiem, jeśli chodzi o fryzjera, to jest bardzo dobry przykład, dlatego że zrobiliśmy kiedyś też badania dotyczące tego, co ludzie sobie cenią, jak są u fryzjera. Co przyjemnie im czas. Tam były cztery rzeczy. To była prasa, rozmowa z fryzjerem, fryzjerką, muzyka oraz kawa i herbata podawana. Czy naboje, które są standardowo podawane przez fryzjerów. Okazuje się, że ważniejsza od muzyki była tylko rozmowa z fryzjerką. W związku z czym, jeżeli fryzjer chce na czymś oszczędzić, to lepiej jak przestanie podawać Coca-Colę i napoje, które są dużo droższe od muzyki, a zostawi tą muzykę. Można. Czyli przedstawiłem się Marek Domagalski, Rzeczpospolita. Właściwie pytanie będzie z elementem prawnym, którym się zajmuję. Ale tu widzę prawników, to może ktoś nawet z tej strony podpowiedzieć. Spotykam się często ze sporami pomiędzy organizacją zbiorowego zarządzania, a jakimś tam użytkownikiem utworów. Może nie wszystkie one dotyczą akurat tych kwestii, ale kwestia tabel się tam ciągle pojawia. A to są ważne, a to są nieważne, a to są uchwalone, niezatwierdzone. No, różne sytuacje są. I moje pytanie jest następujące. Czy ta reforma, czy to dopracowanie się tych tabel wpłynie jakby na skuteczność egzekucji, czy ściągania tych opłat, czy to może, znaczy to jest trochę retoryczne pytanie w tym momencie, ale czy to jest kluczowa sprawa w tych relacjach, zwłaszcza tych spornych, no bo wiadomo, że dla sklepika rzeczy fryzjera łatwiej i przyjemniej jest, jak ma jednego inkasenta, a nie trzech, ale nie zawsze jest tak łatwo, nie zawsze jest tak prosto. Czasem dochodzi jednak do procesu nawet sądowych. I czy tam ten element uporządkowania, bo rozumiem, że to ta reforma ku temu zmierza, czy się może przenieść na ten proces? Patrzę na, będzie na czas, tutaj się uśmiecha, bo może głębiej tam się. To ja może odpowiem. Dominik Skoczek, Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Tak, to oczywiście wpłynie na tą sytuację, choć samo prawomocne zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń nie gwarantuje jeszcze, że jakby to samo w sobie spowoduje płatność od danego użytkownika. On wciąż może się uchylać do tej płatności, jeśli chce. Natomiast legitymacja organizacji zbiorowego zarządzania dochodząca takiej opłaty jest w tym momencie zdecydowanie silniejsza poprzez moc, jaką ta tabela uzyskuje z chwilą zatwierdzenia przez Komisję Prawa Autorskiego i z chwilą jakby no prawomocności. Ustawa mówi o tak zwanej względnie obowiązującej mocy takiej tabeli, czyli że nie można się umówić w relacjach z danym użytkownikiem poniżej wartości określonej w tabeli. Tak? Czyli to jest taka wartość ochronna dla twórców, bo to też trzeba pamiętać, że przecież organizacje zbiorowego zarządzania nie reprezentują tu siebie jako jakieś tam podmioty, tylko reprezentują twórców, wykonawców czy producentów. Więc jest to wartość ochronna dla tych producentów, żeby te stawki określone w tych tabelach mogły znaleźć się w umowach. I rzeczywiście wówczas sytuacja procesowa w przypadku braku odmowy, zawarcia umowy, no jest zdecydowanie korzystniejsza, bo te stawki, można powiedzieć, niejako stosuje się wówczas wprost i w uproszczonym postępowaniu mogą być one dochodzone. Aczkolwiek to samo w sobie, tak jak mówiłem, tych płatności nie zastąpi. Do każdego takiego właściciela fabry czy fryzjera trzeba dotrzeć i trzeba go nakłonić do podpisania umowy. Proszę Państwa, to jest, ja myślę, trochę kluczowe pytanie definiujące sam problem. Ponieważ to nie jest tylko sytuacja prawna i skuteczności prawnej. Ona wynika nie tylko z samej owej umocnionej legitymacji, jak to jest nas wschodzącą. Ale myślę, że właśnie na polu publicznych otworzeń potężnym problemem była komunikacja jako taka między tymi, którzy mają płacić i między tymi, którzy dokonują kasa. Mówiąc wprost, to jest zawsze tak, że nie chcemy w sposób szczególny płacić za coś, a już nie daj Boże, jak wyczuwamy tą sytuację tak, że zostaliśmy ukarani, bo przecież wiemy, że zawsze najbardziej nas boli to, jak nieświadomie jechaliśmy na gapę i dostaliśmy z tego tytułu kary. To najbardziej boli.
Jeżeli nie ma zrozumienia po stronie tych, którzy muszą płacić, że rzeczywiście te opłaty należą się tym, którzy pobierają, to jest wtedy emocjonalny dysonans i uruchamia się prawo Twerskiego i Kelemana, które mówi o tym, że zawsze jak coś tracimy, to nas dużo bardziej boli w sensie finansowym, niż jeżeli nam się dodaje, to ta satysfakcja jest niższa. I ja myślę, że to porozumienie, bo tak naprawdę istotą sukcesu, że Komisja Prawa Autorskiego przyjęła te tabele, jest to porozumienie 8 stowarzyszeń. Ono wywołuje taką sytuację, że publiczne odtworzenia stają się dużo bardziej zrozumiałe, ponieważ jest jeden podmiot, który będzie tłumaczył dlaczego i tak dalej, i tak dalej. Różne były doświadczenia. Również były takie doświadczenia, że organizacje zbiorowego zarządu nie zbyt fair się zachowywały. To chcę głośno podkreślić na tym obszarze i minister kultury wkroczył w to, bo było zjawisko, do którego może w tym dzisiaj radosnym dniu nie chcę wracać, ale powodowało kompletny dysonans i brak dobrej komunikacji. Dlaczego to jest? A owe większe zrozumienie, dlaczego i jak, to powoduje też sytuację taką, że ja myślę, że ona będzie dużo skuteczniejsza w sensie poboru inkasa, a zasada jest prosta. Jeżeli stawki są jasne, czytelne i powszechne, to i ci, którzy płacą to może w sposób bardziej zrozumiały, ja myślę, że bardziej powszechnie, a ci, co dokonują inkasa, robią go skutecznie, więc to jest bardzo istotny moment, że będzie tabela jasna, taka i tak dalej, i tak dalej. Życzylibyśmy sobie, by też na innych polach eksploatacji była taka czytelność, bo to poprawia czy jasność i czytelność funkcjonowania prawa autorskiego. Jeśli można, Michał Gornacki, jestem prezesem spółki MSSA, który pan tutaj wspominał, głównym dostawcą muzyki do sklepu. Na wstępie chciałem powiedzieć, że się bardzo cieszę, że taka regulacja weszła w życie, ponieważ ona rzeczywiście bardzo mocno ułatwi życie wszystkim zainteresowanym tym procesem. Natomiast mam trzy pytania. Pierwsze pytanie jest takie, czy dotychczasowe umowy z odbiorcami usług będziecie Państwo aneksować? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie, z tego co tutaj Pan mecenas mówił, zrozumiałem, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, czy to są stawki nienegocjowane, czyli tak naprawdę skończyć cały proces negocjacji z organizacjami średnio sklepem. I trzecie pytanie, jaki jest średni termin odzyskiwania pieniędzy ze sklepu z tytułu poboru, który Państwo reprezentujecie? Ja sobie pozwolę odpowiedzieć na pytanie numer 2 i 3, jeśli chodzi o pytanie pierwsze, to przekażę to prawnikom. W zakresie terminu odzyskiwania pieniędzy mogę powiedzieć o danej organizacji, którą ja reprezentuję, czyli SPAW-u. W SPAW-ie spłacalność tych opłat wynosi mniej więcej 91%. W związku z czym nie sądzę, by było to zły wynik. Nie mamy większych problemów. Jaka jest średnia ilość spływu należności z tego? Tak jak mówię, 90% pieniędzy pływa w terminie. Nie jest to moim zdaniem zły wynik. Tak naprawdę nasze doświadczenia były takie, że problemy z płatnościami były w czasach, kiedy nie wystawialiśmy faktur VAT. Klienci o tym po prostu zapominali. Jakbyś Michał mógł przypomnieć. Negocjacje cen, czy będą, czy jest koniec negocjacji, jeśli chodzi o sklep? Tak jak już za sklepy. Było to powiedziane wcześniej, nie możemy stosować stawek, które są niższe. Nie wolno nam tego robić. Jedyna możliwość negocjacji, jaką przewiduje zatwierdzona tabela, dotyczy takich sytuacji, w których jeden podmiot ma więcej niż 10 lokalizacji, więcej niż 10 obiektów i wtedy, jeśli chce, jeśli wyrazi takie życzenie, możemy zastosować dla tych obiektów stawkę uśrednioną, żeby było wygodniej płacić. A jeśli chodzi o aneksowanie umów, jak to będzie wyglądało, to poproszę kolegów prawników o zabranie głosu. Nie jestem w stanie na dzień dzisiejszy odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ organizacje zawierają różne umowy. Tak jak wcześniej pan minister powiedział, prawa autorskie różnią się zdecydowanie od praw pokrewnych, gdyż chodzi tutaj też prawo bezwzględne. Więc szczerze mówiąc, będziemy musieli się z dużą przyjemnością nadal spotykać w gronie naszych organizacji, zastanowić się,
jak to zrobić, ale na pewno chcielibyśmy, żeby nowe umowy były, nie wiem, albo aneksowane, albo zawrzemy jako jakieś porozumienie w obrębie praw pokrewnych i praw autorskich, ale jak powiedziałam, na dzisiejszy jeszcze nie jesteśmy w stanie tego określić. To proszę pamiętać, że zmieniają się dwie rzeczy, zmieniają się stawki i zmieni się również to, kto jest stroną umowy, bo jeżeli będzie jeden po boksa, to tam musi być jedna strona umowy, prawda? W tej chwili tych umów można mieć 4 czy 6, prawda, jeśli jeszcze są organizacje filmowe. I trzeba też pamiętać o tym, że tabela określa stawki, poniżej których nie można nam zejść. W związku z czym, jeżeli będziemy mieli umowę na niższe stawki, to po prostu będziemy musieli je aneksować. Ale jeszcze chciałem korzystać z KUMUS. Witam Państwa, Ryszard Nowosacki, Stowarzyszenie Autorów ZAX. Jeśli chodzi o zmiany w umowach wprowadzane aneksami albo zmianami ich samych, to zależy konieczność ich przeprowadzenia od tego, czy w niedługim czasie nastąpi zatwierdzenie, a więc uprawomocnienie się istniejących tabel. Jeśli tak, to to nałoży na nas obowiązek niezwłocznego dokonywania zmian w stawkach. I w związku z tym nie wyobrażam sobie innej sytuacji, jak ogólnokrajową akcję zmian dotyczących stawek. Mam nadzieję, że uda nam się równolegle toczyć rozmowy z organizacjami pozostałymi, naszymi partnerskimi, żeby zmian nie było za dużo i żeby w miarę możliwości jednocześnie również dążyć do tego, żeby ujednolicić umowy, doprowadzić do tego, żeby były one dwoma umowami, a nie 8 lat na dzisiaj. No tak, ale się wtrącę. Można przy zmiany na korzyść użytkowników, bo to zawsze można zrobić, czy na niekorzyść. Nie bardzo sobie wyobrażam, jak można umowę zmienić aktem niższym niż ustawa. Chyba, żeby powiedzieć. Ale nie mówimy o sytuacji spornej, bo możemy się dogadać prawie co do wszystkiego, natomiast mówimy o sytuacji spornej. Znaczy, ja myślę, że w tej chwili jest jeszcze trochę za wcześnie, żeby mówić na temat tego, jak to będzie wyglądało. Organizacje wczoraj dowiedziały się, że tabela została zatwierdzona i teraz mamy kolejny etap pracy przed sobą, czekając na moment jego uprawomocnienia, żeby przygotować się do funkcjonowania w tych nowych warunkach. I jednym z tych elementów pracy naszej jest zastanowienie się, w jaki sposób doprowadzić do stanu, w którym umowy, które będą mieli użytkownicy, będą zgodne ze stanem prawa. Czyli będą odbywały na właściwe stawki, będą podpisane z tymi podmiotami, czy w takim kształcie, w jakim powinny być podpisane. I myślę, że jak dopracujemy się rozwiązania w tym zakresie, to prosimy Państwa panowie na to, by się tym podzielić. Bardzo dziękuję Państwu za wizytę w Ministerstwie Kultury, ale jeszcze Państwa nie wypuszczę. Korzystając z Państwa obecności, chciałem zaprosić na 3. Forum Prawa Autorskiego, które się odbędzie we wrześniu bieżącego roku. Co do szczegółowego terminu, ta informacja do Państwa dotrze. Będzie ono poświęcone Public Lending Right, dozwolonemu użytkowi publicznemu. Jeżeli ten temat Państwa interesuje, to serdecznie zapraszam. A teraz to już wypuszczam. Dziękuję bardzo.